to nie tylko oddział PKO Banku Polskiego. To gmach, który jest mocno wrosły w tkankę stolicy. Jest to budynek, który od 50 lat jest najbardziej rozpoznawalnym budynkiem w Warszawie. PKO Bank Polski podjął decyzję o rewitalizacji rotundy ze względu na zły stan techniczny budynku. Budynek zachował swój pierwotny kształt, ale jednocześnie staraliśmy się sprostać najnowszym trendom, tak by nasi klienci byli obsługiwani w komfortowych warunkach. W rotundzie mamy założone filtry powietrza, także każdy, kto przyjdzie do budynku, będąc w samym centrum stolicy, oddycha świeżym powietrzem. Poza tym mamy 17 tysięcy roślin. W samym budynku jest ich 5,5 tysiąca. Na zewnątrz rotundy mamy patio w formie amfiteatru. Po obu stronach schodów mamy piękną zieleń, która jest w ekologiczny sposób nawożona, a także jest zasilana wodą z deszczówki. Aktualnie znajdujemy się w oddziale PKO Rotunda. Oddział PKO Rotunda mieści się na poziomie 0 oraz na poziomie minus 1. Na poziomie 0 mamy obsługę klientów indywidualnych oraz obsługę kredytów mieszkaniowych. W oddziale oprócz profesjonalnej obsługi doradców zapewniamy również urządzenia samoobsługowe, dzięki którym nasi klienci mogą samodzielnie dokonać wszelkich operacji. Nasi doradcy posługują się tabletami, tak zwanymi wakomami, na których klient autoryzuje transakcje. Staramy się ograniczać papier wszędzie, gdzie jest to możliwe. Oprócz tego w budynku posiadamy również interaktywne pilary, na których prezentowana jest nasza oferta, także nie używamy już papierowych ulotek, nie używamy plakatów. Jesteśmy proekologiczni. Oprócz tego na tym poziomie mamy piękny kącik dla dzieci. Na poziomie minus 1 znajduje się obsługa klientów bankowości osobistej oraz obsługa klientów firmowych. Mamy tutaj piękne pokoje spotkań, w których kameralnie doradcy obsługują naszych klientów. Moim marzeniem jest, żeby każdy warszawiak posiadał konto w oddziale PKO Rotunda. Na poziomie plus 1 rotundy znajduje się strefa spotkań, w której każdy może napić się pysznej kawy, zjeść doskonałe ciastko i podziwiać dosłownie kilka metrów nad ziemią panoramę stolicy. Tutaj planujemy organizować różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, promować polskie startupy, a także organizować różnego rodzaju wydarzenia związane z nowinkami technologicznymi. Oczywiście też pamiętamy o tragicznym wybuchu 15 lutego 1979 roku. Tutaj właśnie od strony północnej znajduje się tablica pamiątkowa. Jak co roku 15 lutego o godzinie 12:37 będziemy się spotykać, by upamiętniać to tragiczne wydarzenie.